Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Zanim zaczniemy, chciałabym wyrazić moją wdzięczność kolejnym patronom, którzy wspierają mnie na Patronite. Ola oraz Aga, dziękuję, że jesteście. Dzięki waszemu wsparciu czuję się doceniona. W poprzednim odcinku opowiedziałam wam historię zaginięcia 11-letniego Johanna Asplund. Sprawa ta ma wpływ na wydarzenia, o których opowiem wam dzisiaj, dlatego polecam zacząć od poprzedniego odcinka. Dzisiejsza historia jest dość skomplikowana. Mam nadzieję, że uda mi się ją opowiedzieć w odpowiedni sposób. Miłego słuchania. Jest 8 marca 1993 roku. Anna Klara Asplund wraca do domu z pracy. Zanim jednak zdąży ściągnąć kurtkę, odbiera dzwoniący telefon. Rozmówca przedstawia się jako dziennikarz z Expressen, Gazety Codziennej, i pyta, czy kobieta będzie w domu dziś wieczorem. Anna Klara pyta go, po co mu ta informacja. Dziennikarz odpowiada, że chciałby się z nią spotkać, gdyż wyszły na jaw nowe informacje w sprawie zaginięcia jej syna. 42-letni mężczyzna w szpitalu psychiatrycznym w Setter przyznał się do uprowadzenia i zabójstwa 11-letniego Johanna. Reporter zaznacza, że śledztwo w sprawie syna Anny Klary zostało wznowione. Zszokowana kobieta nie jest w stanie odpowiedzieć. Dlaczego dowiaduje się tego od dziennikarza, a nie od policji? W gazecie Aftonbladet z marca 1993 roku pojawia się rubryka: Zabiłem i zakopałem 11-letniego Johanna. 43-latek przyznaje się po 12 latach. Settermannen, czyli mężczyzna z Setter, wspominany jest w każdych wiadomościach. Sprawa zaginięcia 11-letniego Johanna Asplund przez ostatnie 12 lat pojawiała się regularnie w mediach. Do tej pory jednak nie udało się odnaleźć sprawcy uprowadzenia chłopca. W gazetach ukazują się artykuły, w których na jaw wychodzi więcej szczegółów zarówno o mężczyźnie z Setter, jak i zbrodni, którą popełnił. Czyżby policji udało się odnaleźć sprawcę tajemniczego zaginięcia 11-letniego chłopca z Sundsvall? Dziś przenosimy się do małej miejscowości Setter w województwie Dalarna, około 200 km na północny zachód od Sztokholmu. Jest sierpień 1992 roku. Zakład psychiatryczny w Setter. Do pokoju ordynatora przychodzi Teres, która zajmuje się pacjentami i przekazuje informacje, które uzyskała od jednego z nich podczas wcześniejszej wycieczki nad jezioro. Pacjent imieniem Sture Berival zapytał, jakie byłyby reakcje, gdyby okazało się, że popełnił brutalne przestępstwo. Dodał, że może chodzić o M.U., co w przekonaniu Teres może oznaczać Mord po Unia, morderstwo na młodych, lub Murder, morderstwo. Ordynator postanowił porozmawiać o Sture z jego terapeutami. Podczas spotkań z terapeutami 42-letni mężczyzna zaczyna wspominać swoje dzieciństwo. Opowiada, że był wykorzystywany seksualnie przez swojego ojca. Gdy miał mniej więcej 4 lata, do pokoju, w którym chłopiec był molestowany przez swojego ojca, weszła ciężarna matka i widząc, co się działo, zaczęła rodzić. Urodziła dziecko, któremu chwilę później ojciec podciął gardło. Chłopiec zmuszony był również do aktu kanibalizmu. Następnie wraz z ojcem pochował dzieciątko. Wydarzenie to wywarło na niego ogromny wpływ. Nazwał nawet dziecko, które zabił jego ojciec, imieniem Simon. Od tego wydarzenia matka oskarżała chłopca o śmierć Simona. Swą nienawiść ukazała dwukrotnie, gdy próbowała go zabić. Podczas kolejnych terapii lekarze wracają do pytania, które Sture zadał jednemu z pracowników.
Mężczyzna niepewnie przyznaje, że być może popełnił dużo poważniejsze przestępstwo niż to, za które został skazany na pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Stury Berryval wkrótce ma zostać wypisany z zakładu. Z pomocą kuratora mężczyzna otrzymał kontrakt na kawalerkę niedaleko zakładu, w której wkrótce ma zamieszkać. Stury obawia się jednak, że w małym miasteczku ludzie rozpoznają jego imię. Postanawia więc je zmienić. Przybrał więc panieńskie nazwisko swojej matki Quick. Imię, które według niego pasowało do nazwiska, to Thomas. Kilka tygodni przed zwolnieniem Sture, którego imię teraz brzmi Thomas Quick, zaczyna czuć się coraz gorzej. Podczas rozmów z terapeutą przyznaje się do morderstwa, które wydarzyło się w 1980 roku. Zaznacza, że nie chce już trzymać tego w sobie. Jako że proces terapii, przez którą teraz przechodzi Thomas Quick, jest bardzo stresujący zarówno dla pacjenta, jak i dla terapeuty, zabiera ona bardzo dużo czasu i ważne jest, by zachować przy niej szczególną ostrożność. Powoli Thomas przypomina sobie morderstwo, którego dokonał. Ofiarą był 11-letni Johan Asplund z Sundsvall. Bardzo ciężko jest mu jednak oddzielić fantazję od rzeczywistości, o czym również mówi terapeucie. To sprawia, że terapeuta nie decyduje się na informowanie przełożonych o wspomnieniach Thomasa. 26 października 1992 roku Kjell Persson, terapeuta Thomasa, zabiera go do Sundsvall. Podróż do miejsca, w którym w 1980 roku zaginął Johan Asplund, może pomóc pacjentowi w przypomnieniu sobie szczegółów, które Thomas wyparł z pamięci. Kjell jest przekonany, że Thomas jest winny uprowadzenia chłopca. Decyduje się jednak nie informować nikogo o tym, dopóki mężczyzna nie będzie w stanie opowiedzieć więcej o wydarzeniach. W lutym 1993 roku terapeuta Thomasa wyjeżdża na urlop. Opiekę nad pacjentem przejmuje 38-letnia Birgitta Stolle. Kobieta już po pierwszej sesji z Thomasem informuje przełożonych o opowieściach pacjenta. Quick przyznał kobiecie, że zabił dwóch chłopców. Birgitta natychmiast skontaktowała się z ordynatorem. Po kilku dniach zawiadomiono policję. 1 marca 1993 roku do Säter przyjeżdża policjant Jörgen Persson, by przesłuchać Thomasa. Quick przyznaje się do uprowadzenia i zamordowania Johana Asplund. Thomas Quick opowiedział, jak w nocy z 6 na 7 listopada 1980 roku pożyczył samochód od znajomego i wyruszył z rodzinnego Falu. Gdy przybył do Sundsvall, było jeszcze ciemno. Spotkał Johana Asplund, gdy ten był w drodze do szkoły. Poprosił chłopca o pomoc, wyjaśnił mu, że przejechał kotka. Gdy chłopiec zbliżył się do samochodu, Thomas uderzył jego głową w deskę rozdzielczą, a następnie porwał go, wykorzystał seksualnie i zamordował. Ciało ukrył pod wielkimi kamieniami, jednak nie może sobie przypomnieć, gdzie dokładnie. Podczas tego przesłuchania Thomas przyznaje się również do innego morderstwa, w którym również ofiarą był chłopiec. Quick nie potrafi przypomnieć sobie szczegółów. Wie, że do zbrodni doszło przed rokiem 1967 i że chłopiec był mniej więcej w jego wieku, to jest 14 lat. Do sprawy mężczyzny z Säter zostaje przydzielony prokurator Kristen van der Kwast, który z kolei przydziela śledczego Seppo Pentinen. 9 marca 1993 roku w raport, czyli wiadomościach wieczornych, można było usłyszeć: Johan-fallet, ett av Sveriges mest uppmärksammade mord, håller kanske på att få sin lösning. Det gäller den 11-åriga Sundsvallspojken Johan Asplund. En patient på ett mentalsjukhus påstår sig ha utfört mordet och åklagaren tar allvarligt på erkännandet. Sprawa Johana, jedno z najbardziej nagłośnionych morderstw Szwecji, być może wkrótce zostanie rozwiązane. Sprawa dotyczy 11-letniego Johana Asplund. Pacjent w zakładzie psychiatrycznym przyznał się do morderstwa, a prokurator z powagą podchodzi do jego zeznań.
Interesującym faktem na tym etapie śledztwa jest powód, dla którego Thomas Quick stał się pacjentem w Setter. Przeszłość mężczyzny pozwoli nam również zrozumieć, dlaczego jego zeznania zrodziły tak ogromną ciekawość policji. Kim zatem jest Thomas Quick? Thomas Quick, urodzony jako Sture Ragnar Berwal, przyszedł na świat 26 kwietnia 1950 roku w Falun. On i jego siostra bliźniaczka mają jeszcze czwórkę rodzeństwa. 2 lata później przychodzi na świat kolejna siostra. Rodzice wraz z 7 dzieci przeprowadzają się w roku 1956 do Koszness, niedaleko Falun. We wczesnym dzieciństwie Sture przeszedł gruźlicę, na co był leczony w sanatorium, w którym spędził sporo czasu. W szkole podstawowej chłopak nie sprawiał większych problemów. Marzył o tym, by być aktorem. W późniejszym czasie stał się religijny i zdecydował się na studia teologiczne. W swojej biografii Sture opisuje, że w wieku 15 lat zakochał się w koledze ze szkoły, o czym powiedział mu na szkolnym balu. To wydarzenie sprawiło, że rektor wysłał go do psychologa. Homoseksualizm w tych czasach uznawany był jako zaburzenie psychiczne. Dopiero 17 maja 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych. Mniej więcej w tym czasie Sture zaczął nadużywać narkotyków. Zaczął od środka o nazwie trichloroeten, który dostępny był w sklepach jako rozpuszczalnik tłuszczów. Środek ten został później wycofany ze sprzedaży ze względu na silne właściwości narkotyczne. W biografii, którą Sture wydał w roku 2016, wspomina, że w wieku 17 lat był poddawany leczeniu wstrząsami insulinowymi. Była to jedna z metod stosowanych w psychiatrii i polegała na wywołaniu śpiączki przy użyciu insuliny. Pacjenta wybudzano glukozą podawaną do żołądka. Ta terapia stosowana była u pacjentów ze schizofrenią. U Sture miała wyleczyć go z homoseksualizmu. Metoda ta została później zniesiona. Sture czuł się zagubiony. Ze względu na swój homoseksualizm spędził sporo czasu u psychologa i psychoterapeuty. W wieku 18 lat porzucił studia i podjął pracę w szpitalu jako pielęgniarz. Rok później Sture zostaje skazany na pobyt w zakładzie psychiatrycznym w Sundsvall po tym, jak wykorzystał seksualnie 4 chłopców w szpitalu, w którym pracował. Dodatkowo jeden z nich został przez niego przyduszony. Sture zostaje wypuszczony 4 lata później i wraca do rodzinnego domu. W roku 1983 Sture wraz ze swoim bratem otwierają kiosk, który z początku przynosi im bardzo dobre pieniądze. Po pewnym czasie jednak zmuszeni są zamknąć biznes. Sture decyduje się otworzyć swój kiosk, jednak sytuacja się powtarza. Tym razem kiosk został doszczętnie spalony, za co Sture został najpierw skazany, a później oczyszczony z zarzutów. W grudniu 1990 roku Sture wraz ze swoim kolegą dokonują napadu na bank. W maskach włamują się do domu dyrektora banku, gdzie grożą całej rodzinie śmiercią, by w ten sposób zmusić dyrektora do otwarcia sejfu w banku. Napastnicy zostali bardzo szybko aresztowani, gdyż Sture był stałym klientem banku i został rozpoznany przez dyrektora. W 1991 roku Sture zostaje skazany na pobyt w zakładzie psychiatrycznym, gdzie rok później zmienia imię na Thomas Quick i przyznaje się do 2 morderstw. Maj 1993 roku. Trwają intensywne poszukiwania ciała Johanna Asplund. Na konferencji prasowej prokurator Kristen van der Kwast opowiada o czynnościach. Potwierdza również, że zeznania 43-letniego mężczyzny z zakładu Setter wydają się prawdziwe. Wszystko wskazuje na to, że to on uprowadził i zamordował chłopca.
Thomas Quick wskazuje kilka miejsc, w których mają znajdować się zwłoki. Mimo intensywnych poszukiwań nie udaje się odnaleźć miejsca ukrycia ciała. Thomas nie może sobie przypomnieć, gdzie pozbył się zwłok. Nie pomagają mu w tym wizje lokalne organizowane przez śledczych. Przypomina sobie jednak więcej szczegółów z morderstwa, którego dopuścił się w wieku 14 lat. Ofiarą był rówieśnik Quicka, Thomas Blomgren. Czternastoletni Thomas Blomgren mieszkał w Växjö. 16 maja 1964 roku Thomas wybrał się do parku leżącego blisko domu, by posłuchać koncertu, który się tam odbywał. Gdy chłopiec nie wrócił po koncercie do domu, ojciec zawiadomił policję. Następnego dnia w niedzielę wszczęto intensywne poszukiwania chłopca. Zarówno policja, rodzina, przyjaciele, jak i koledzy chłopca ze szkoły pomagali w przeczesywaniu okolicy parku. Zwłoki chłopca odnalazł dozorca Erik Andersson w niedzielne popołudnie w szopie na ulicy, która znajdowała się zaledwie 300 metrów od jego domu. Thomas Blomgren miał ranę na skroni od uderzenia, przyczyną śmierci było natomiast uduszenie. Morderca miał na sobie mnóstwo krwi, bowiem chłopcu puściła się krew z nosa. Spodnie oraz pasek Thomasa były rozpięte, a guzik od spodni znaleziono przed szopą. To wskazywało na motyw seksualny. Odnaleziono również odcisk zakrwawionej dłoni na klatce piersiowej ofiary. Morderca najprawdopodobniej sprawdzał, czy serce Thomasa bije. Morderstwo chłopca było zagadką przez wiele lat, a działania policji niestety nie przyczyniły się do jej rozwiązania. Wróćmy do pacjenta z Säter. Thomas Quick przyznaje, że w roku 1964 zamordował swojego rówieśnika Thomasa Blomgren. Śledczy Seppo Pentinen prowadzi intensywne przesłuchania z pacjentem z Säter. Szczegóły zabójstwa 14-latka zgadzają się z opowieścią Quicka. Morderstwo z 1964 roku jest już przedawnione, co oznacza, że nie można doprowadzić do wznowienia śledztwa i ewentualnego procesu. Śledczy Seppo Pentinen decyduje się jednak zweryfikować wersję, którą podaje Thomas Quick, z tym, co udało się ustalić policji w roku 1964. Zeznania Quicka są bardzo dokładne. Potrafił on również wskazać miejsce oraz pozycję ukrycia zwłok oraz wiele innych szczegółów. To upewnia śledczych w przekonaniu, że Thomas Quick zabił 14-latka z Växjö. Prokurator uważa, że sprawa chłopca z Växjö jest rozwiązana, o czym wypowiada się kilkakrotnie nawet w późniejszych latach. Zeznania Quicka o Thomasie Blomgren utwierdzają zarówno śledczych, jak i prokuratora, że pacjent z Säter jest mordercą. Jego wiarygodność zwiększa się w oczach śledczych. Prokurator Kristen van der Kwast nabiera pewności, że ma do czynienia z mordercą. W czasie, gdy Thomas Quick jest przesłuchiwany, śledczy nadal próbują odnaleźć ciało Johanna Asplund. Nie przynosi to jednak rezultatu. Jest na to jednak wytłumaczenie. Thomas Quick przyznaje, że ciało chłopca nie jest w jednym kawałku. Dodaje, że części ciała znajdują się w różnych miejscach. Lekarze widzą powiązanie między traumatycznym dzieciństwem Quicka a morderstwami. Według nich to, co stało się, gdy Thomas był małym chłopcem, sprawiło, że stał się mordercą. Pod koniec maja 1993 roku prokurator Christer van der Kwast informuje, że nie złoży wniosku do sądu przeciwko mężczyźnie z Säter w związku z zabójstwem Johanna. Nie udało się znaleźć wystarczających dowodów na to, że jest on winnym morderstwa chłopca. Według terapeutów mężczyzna wyparł wspomnienia tej zbrodni ze świadomości. Prokurator jest natomiast przekonany o jego winie w sprawie Thomasa Blomgren z Växjö, jednak ze względu na przedawnienie nie może skazać oskarżonego. Nie podda jednak śledztwa w sprawie Johanna, gdyż nadal istnieje szansa na odnalezienie zwłok.
Media na bieżąco informują o mężczyźnie z Seter. Jego dane są nadal utajnione. Reporter kryminalny z gazety Dala Demokraten opisuje szczegóły z przeszłości mężczyzny. Na światło dzienne wychodzi powód, dla którego stał się on pacjentem Seter. Reporter pisze o próbie morderstwa na 10-letnim chłopcu, którego mężczyzna chciał wykorzystać seksualnie. W tym samym artykule opisane jest, że w 1970 roku lekarze ostrzegali, że mężczyzna z Seter może stać się mordercą dzieci. Diagnoza, do której dotarł dziennikarz, brzmiała: perwersja seksualna wysokiego stopnia typu pedofilia cum sadismus. W listopadzie 1993 roku Dala Demokraten opublikowała artykuł, którego tytuł brzmiał: czy jest on pierwszym prawdziwym szwedzkim seryjnym mordercą? W artykule można było przeczytać, że mężczyzna z Seter, którego imię nadal nie było podawane w mediach, przyznał się do 5 morderstw. Wszystkie z nich dotyczą młodych chłopców. Gdy Thomas Quick zaczął przyznawać się do morderstw, pojęcie seryjnego mordercy było nowością w języku szwedzkim. Film o Hannibalu Lecterze był znany w Szwecji, podobnie jak książka American Psycho o seryjnym mordercy, jednak Thomas Quick był pierwszą osobą, która pasowała do profilu seryjnego mordercy, której definicję skopiowano niemal z angielskiego terminu serial killer. 2 dni po ukazaniu się artykułu prokurator Kristen van der Kwast zdradził, że nawiązała się współpraca pomiędzy policją a lekarzami z Seter. W terapiach lekarze pomagają mu w odzyskaniu wspomnień, które wyparł pacjent. Jedna z metod terapii, przez którą przechodzi Thomas Quick, skupia się na przywróceniu wspomnień, które zostały wyparte lub stłumione przez mózg mężczyzny. Wierzono, że u niektórych pacjentów trauma została całkowicie wyparta z ich świadomości do nieświadomości i że można przywrócić owe wspomnienia za pomocą psychoterapii. O tej metodzie słyszeliście już w odcinku 10 mojego podcastu, gdzie psycholog Sven Åke Kristiansson mówił, że chłopcy wyparli z pamięci tragiczne wydarzenia z dnia morderstwa. Sven Åke doprowadził do tego, że chłopcy przypomnieli sobie, co się stało. Muszę zaznaczyć, że sprawa Kevina i chłopców oskarżonych o jego morderstwo miała miejsce kilka lat po wydarzeniach, o których jest mowa w dzisiejszym odcinku. Sven Åke Kristiansson dołączył również do śledztwa przeciwko Thomasowi Quick w 1994 roku jako ekspert od pamięci. Pomagał on m.in. głównemu śledczemu w prowadzeniu przesłuchań. W czerwcu 1994 roku Setermanen ponownie pojawia się na czołówkach gazet. Jedna z nich brzmi: mówi prawdę o zabójstwie chłopca. Ramówka dotyczyła kolejnego morderstwa, do którego przyznał się Thomas Quick. 15-letni Charles Zelmanowicz, syn szwedzkiej pielęgniarki i polskiego lekarza, zaginął w nocy z 12 na 13 listopada 1976 roku. Tego dnia chłopak był na szkolnej dyskotece. Po jej zakończeniu wracał do domu wraz z kolegami. Rozstali się około godziny 2 w nocy, kilkaset metrów od domu Charlesa. Potem nikt nie widział chłopca. Następnego dnia policja wszczęła poszukiwania. Nie znaleziono jednak żadnego śladu po chłopcu. 17 lat później, 19 września 1993 roku, myśliwy, który uczestniczył w polowaniu, odnalazł szczękę. Na miejsce wezwano policję. Przeszukano miejsce w promieniu kilometra. W grudniu 1993 roku lekarz medycyny sądowej potwierdził, że odnalezione szczątki należą do Charlesa Zelmanowicza. Wiosną 1994 roku Thomas Quick przyznaje się do zabójstwa Zelmanowicza. Opowiedział, że wraz ze swoim starszym kolegą pojechał z Falun do Piteå, by poszukać chłopca, którego mogliby wykorzystać. Spotkali Charlesa, którego przekonali, by wsiadł z nimi do samochodu.
W lesie Quick udusił chłopca i poćwiartował zwłoki. Nie wszystkie części ciała zostawił, niektóre z nich zabrał ze sobą jako trofea. Podczas przesłuchań przyznał, że miał ze sobą piłę, którą później po kolejnym przeszukaniu okolicy z wykrywaczami metalu udało się odnaleźć 100 metrów dalej. Kolega Quicka, który uczestniczył w porwaniu i morderstwie, popełnił samobójstwo, dlatego nie można go było przesłuchać. Według Tomasa mężczyzna nie poradził sobie z tym, co zobaczył w lesie tej nocy, dlatego targnął się na własne życie. Informacje, które przekazał Thomas Quick, są na tyle wiarygodne, że prokurator Kristen van der Kwast decyduje się na przygotowanie aktu oskarżenia. Quick przyznał się już do 6 morderstw, jednak dopiero szczegóły o zabójstwie Charlesa pozwalają na oskarżenie. W czerwcu 1994 roku następuje kolejny zwrot wydarzeń. Seter Manen ucieka z zakładu psychiatrycznego. Do tej pory dane mężczyzny nie były publikowane. Mimo, że prasa rozpisywała się o morderstwach, których się dopuścił i jego makabrycznej przeszłości, społeczeństwo nie wiedziało, kim jest 44-letni pacjent. Teraz jego zdjęcie i pełne dane są na okładkach wszystkich gazet. Thomas Quick opisywany jest jako bardzo niebezpieczny seryjny morderca. Ucieczka Quicka nie trwała długo. Już następnego dnia Quick zadzwonił ze stacji benzynowej na policję. Ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. To wydarzenie upewniło zarówno społeczeństwo, jak i śledczych o tym, że mają do czynienia z mordercą. We wrześniu 1994 roku dziennikarz z Expressen odwiedza Thomasa Quicka w zakładzie psychiatrycznym w Setter. Stałem się złym człowiekiem, przyznał 44-letni Quick. Dalej wyjaśnił, że przez wydarzenia z dzieciństwa stał się seryjnym mordercą. Opowiedział dziennikarzowi o Simonie. Przyznał, że do 13 roku życia był wykorzystywany seksualnie przez swoich rodziców. Przez całe dzieciństwo rodzice obwiniali go za śmierć Simona. Obiecał mu wtedy, że gdy dorośnie, uratuje go. Poprzez morderstwa, których się dopuścił w swoim dorosłym życiu, starał się opowiedzieć to, co przeżył w dzieciństwie. W listopadzie 1994 roku zaczyna się proces przeciwko Quickowi. Rozprawa odbyła się w sądzie w Peterborough. Quick zostaje oskarżony o morderstwo 15-letniego Charlesa Zelmanowicza. Podczas procesu wypowiada się zarówno profesor z Instytutu Psychiatrii Sądowej Lars Lidbery oraz docent Instytutu Psychologii Sven Åke Kristiansson. Obaj nawiązują do wydarzeń z dzieciństwa Thomasa. Ten drugi wspomina również o pamięci wypartej. Seppo Pentinen zreferował śledztwo, za które był odpowiedzialny. Opowiedział o wizjach lokalnych, przesłuchaniach z Thomasem Quick oraz szczegółach, które oskarżony wskazał. Kluczowa w jego zeznaniach okazała się piła, którą odnaleziono po tym, jak Quick o niej wspomniał. Wyrok zapadł zaledwie po 2 dniach. Thomas Quick został uznany winnym morderstwa Charlesa Zelmanowicza i skazany na dalszy pobyt w zakładzie psychiatrycznym. W wyroku, który ma 18 stron, możemy przeczytać, że mimo iż nie istnieją żadne dowody fizyczne, przyznanie się do winy oskarżonego, wypowiedzi docenta Svena Åke Kristiansson oraz śledczego Seppo Pentinen nie pozostawiają wątpliwości co do winy oskarżonego. Niecały tydzień po procesie Thomas Quick na jednej z sesji z Birgittą Stolle przyznaje się do kolejnego morderstwa. 14 lipca 1984 roku w okolicach Jelivare przy jeziorze Apojaure 3 turystów szukało miejsca do rozbicia namiotu, gdy zobaczyli zawalony namiot. Podeszli bliżej i zobaczyli, że w środku znajduje się ciało i spora ilość krwi. Natychmiast zawiadomili policję. Po przybyciu na miejsce policjanci znaleźli 2 ciała, mężczyzny oraz kobiety. Zostali brutalnie zadźgani na śmierć.
Ofiarami byli Marinus i Jany Stegehaus z Holandii. Para przyjechała do Szwecji na wakacje. Planowali zwiedzić zarówno Szwecję, jak i Finlandię. Lekarz medycyny sądowej ustalił, że śmierć nastąpiła w nocy 13 lipca oraz że zadano im przynajmniej 25 ran kutych. Nóż, którego użył sprawca, należał do zamordowanej pary. Śledztwo w tej sprawie było jednym z największych w województwie Norrbotten. Przez lata policjanci przesłuchali masę ludzi. Dwie osoby były również podejrzewane o tę zbrodnię, jednak nie znaleziono żadnych dowodów na ich winę. Gdy Thomas Quick przyznał się do morderstwa, śledztwo było nadal otwarte. Dwa dni po tym, jak Quick przyznał się do zbrodni podczas sesji terapeutycznej, Seppo Pentinen przyjeżdża do Säter, by go przesłuchać. Thomas zeznał, że 11 lipca wyjechał do Jokkmokk. Ze stacji kolejowej poszedł do sklepu, gdzie kupił jedzenie. Później udał się do muzeum, pod którym stał rower. Ukradł go i udał się na północ. Przespał noc pod gołym niebem, po czym ruszył dalej. Gdy dotarł w okolice Jelivare, było już późno. Opisał, jak przez boczną ścianę namiotu zaczął zadawać ciosy. Śledczy podejrzewali jednak, że to morderstwo dokonane było przez dwie osoby. Dlatego z początku sceptycznie patrzono na zeznania Quicka. Wkrótce jednak Thomas opowiedział, co naprawdę się stało. Thomas wyznaje, że wraz ze swoim kompanem Jony Larsson Auna dokonali tego morderstwa. Thomas i Jony znali się już od jakiegoś czasu i spotykali się często, by zadowalać się nawzajem seksualnie. Jony, który w tamtym czasie odsiaduje wyrok za morderstwo, zostaje przesłuchany. Jony nie zna Thomasa i nigdy wcześniej go nie spotkał. Śledczy skupiają się zatem na Thomasie i jego zeznaniach. Według Seppo Pentinena, który prowadzi również i to śledztwo, Thomas posiada informacje, które tylko morderca mógł znać. W lipcu 1995 roku zorganizowana zostaje wizja lokalna, która została nagrana przez śledczych. Thomasowi towarzyszą zarówno śledczy, jak i terapeuci z Säter. Gdy Thomas Quick ma pokazać, jak doszło do morderstwa, wpada w szał. Osoby, które znajdują się w namiocie i mają odegrać rolę ofiar, zaczynają krzyczeć. Nagranie zostaje wznowione po godzinie. Po powrocie do zakładu psychiatrycznego terapeuci analizują przebieg wizji lokalnej. Thomas otrzymuje diagnozę zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, nazywane również rozdwojeniem jaźni. Okazuje się, że ma cztery tożsamości. Ellington, który był odpowiedzialny za morderstwa, Nana, która była odzwierciedleniem jego matki, Cliff, który mówił tylko po angielsku, oraz Thomas. Na tym etapie Quick przyznał się już do kilkunastu morderstw. W większości dotyczyły one młodych chłopców. Jak powiedział prokurator Kristen van der Kwast w jednej ze swoich wypowiedzi, Thomas podczas przesłuchań lub różnych wizji lokalnych potrafił nawiązywać do kolejnych morderstw, których się dopuścił. Każde wspomniane przez niego przestępstwo musiało zostać zweryfikowane. Terapeuci Quicka podkreślali, że morderstwa, których dokonywał, były odzwierciedleniem jego przeszłości. Thomas zabierał niektóre części ciała ofiar i, jak sam przyznał, przechowywał w miejscu, które nazywa kryjówką. Czasami wspominał, jak wygląda owe miejsce, jednak nigdy nie zdradził, gdzie ono się znajduje. Desperacja śledczych oraz terapeutów w odnalezieniu kryjówki była ogromna. Sven Åke Kristiansson obiecał nawet Quickowi, że będzie miał prywatną chwilę ze swoimi trofeami, zanim zajmą się nimi technicy. To jednak nie przekonało seryjnego mordercy do wydania miejsca kryjówki. Terapeuci z Säter, m.in. Birgitta Stolle, widzieli w czynach Quicka następstwo wydarzeń z dzieciństwa, które wyparł ze świadomości. Mimo że Thomas przyznał się do kilkudziesięciu morderstw, prokurator Kristen van der Kwast zdecydował się złożyć akty oskarżenia tylko co do ośmiu. Dlaczego? Kilka zbrodni, do których przyznał się Thomas Quick, było przedawnionych.
Przykładem tego jest sprawa 14-letniego Tomasa Blomgren z Växjö. Jako ciekawostkę powiem wam, że w roku 2010 zmieniono prawo odnośnie przedawnienia za morderstwo. Wszystkie tego typu przestępstwa popełnione po roku 85 teraz nie mają czasu przedawnienia. Jednak w latach 90 nadal obowiązywała stara zasada, czyli przedawnienie po 25 latach. Kolejnym powodem były nikłe szanse na wygranie procesu w wielu sprawach. Do dziś nie odnaleziono zwłok ofiar. W styczniu 1996 roku zapada wyrok w sprawie podwójnego zabójstwa turystów z Holandii. Thomas Quick zostaje uznany winnym popełnienia tej zbrodni i skazany na dalszy pobyt w zakładzie psychiatrycznym. W czasie pomiędzy kolejnymi rozprawami prowadzone są czynności śledcze dotyczące kolejnych morderstw, do których przyznał się Thomas Quick. Przeprowadzane są kolejne wizje lokalne. Coraz więcej szczegółów wychodzi na jaw. 28 maja 1997 roku w sądzie w Hedemora zapada kolejny wyrok przeciwko Quickowi. Tym razem zostaje on skazany za morderstwo izraelskiego turysty. Jenon Levy był 24-letnim mieszkańcem Izraela, który w 1988 roku odwiedził Szwecję. W czerwcu tego samego roku odnaleziono jego ciało w Rosh Hittan, w pobliskim lesie. Z początku podejrzewano mężczyznę, który był znajomym ofiary. Jednak brak dowodów zmusił policję do porzucenia tego tropu. Gdy Thomas Quick przyznał się do morderstwa we wrześniu 1996 roku, wznowiono śledztwo. Quick opisał, że spotkał Jenona w Uppsala i zmusił go, by wsiadł do samochodu. Zawiózł go do domku letniskowego w okolicach Sala, gdzie go ciężko pobił. Był przekonany, że chłopak nie żyje. W drodze do miejsca, w którym chciał porzucić zwłoki, Jenon odzyskał przytomność. Thomas zatrzymał się, wyciągnął chłopaka z samochodu, po czym uderzył go kijem znalezionym w lesie i zostawił. W czasie, gdy w gazetach głośno było o wyroku na Quicku za zabójstwo Jenona Levy, prokurator przygotowywał się do kolejnej rozprawy. Rok wcześniej Thomas opowiedział śledczym o zabójstwie, które miało miejsce w lipcu 1988 roku w Norwegii. 9-letnia Therese Johannessen zaginęła bez śladu w okolicy Drammen w Norwegii. Dziewczynka była w drodze do kiosku, by kupić słodycze. Kilka godzin później rodzice zgłosili jej zaginięcie. Okolica została dokładnie przeczesana. Sprawdzono wszystkie okoliczne kanały oraz piwnice. Od początku w sprawę zaangażowano ponad 100 policjantów. Przesłuchano ponad 11 tysięcy ludzi i sprawdzono 4 tysiące pojazdów. Nie przyniosło to jednak efektów. Dziewczynka zaginęła bez śladu. Było to największe śledztwo prowadzone do tamtej pory w Norwegii. Wczesną wiosną 1996 roku Thomas przyznaje się do morderstwa. Śledztwo w tej sprawie było niesamowicie skomplikowane. Quick wskazał drogę do lasu w Orie, w którym ukrył ciało małej Therese. Podczas wizji lokalnej opowiada, że podzielił ciało dziewczynki i zatopił części w małym jeziorku nieopodal. Po wielu rozmowach między szwedzką i norweską policją zdecydowano o opróżnieniu jeziorka. Akcja ta trwała 7 tygodni. Woda była filtrowana i spuszczana do lasu. Sprawdzono nawet muł, który był na dnie. Nie przyniosło to jednak rezultatu. Było to najdroższe dochodzenie w historii, jakie do tej pory przeprowadzono w Skandynawii. Pojawiły się wątpliwości co do winy Thomasa Quicka w tej sprawie. Rok później przeprowadzono kolejną wizję lokalną w lesie w Örje. Tym razem Thomas Quick wskazał miejsce w lesie, gdzie spalił zwłoki dziewczynki. Psy policyjne zaznaczyły obecność ludzkich zwłok. W popiele technicy kryminalni odnaleźli kilka przedmiotów, m.in. resztki kości, które później okazały się być resztkami kości dziecka.
14 listopada 1997 roku w gazetach pojawiły się informacje o znalezisku. Odnaleziono ofiarę Quicka. Prokurator Kristen van der Kwast na konferencji opowiedział o znalezisku. Po raz pierwszy udało się odnaleźć szczątki po ofierze Thomasa Quicka. Dla tych, którzy byli sceptyczni, był to dowód, którego nie dało się wymazać. W czerwcu 1998 roku zapadł wyrok. Mimo, że do morderstwa doszło na terenie Norwegii, Quicka sądzono w Szwecji. Ze względów bezpieczeństwa rozprawa odbyła się w zabezpieczonej sali w Sztokholmie. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego. Quick został skazany za piąte morderstwo. W sierpniu 1998 roku dziennikarz Dan Lashon wydał książkę pod tytułem Mitoman Thomas Quick. Dan opisuje w niej wątpliwości, których się dopatrzył w śledztwie dotyczącym pary turystów z Holandii zamordowanych przez Quicka niedaleko Jelivare. Dziennikarz opisał innego sprawcę tego zabójstwa. Książka ta otrzymała sporą krytykę. 22 czerwca 2000 roku zakończyła się kolejna rozprawa przeciwko Quickowi w sądzie w Falun. Thomas został skazany za dwa morderstwa. 17-letnia Trine Jensen zginęła 21 sierpnia 1981 roku w Oslo. Jej ciało znaleziono po 2 miesiącach w lesie oddalonym o 10 km od miejsca, w którym widziano ją po raz ostatni. 23-letnią Gry Storvik odnaleziono martwą na południe od Oslo w 1985 roku. Thomas Quick posiadał unikalną wiedzę na temat morderstw. Jego zeznania zgadzały się z ustaleniami śledczych i sąd ponad wszelką wątpliwość uznał, że Thomas Quick jest winnym w obu przypadkach. Jest 21 czerwca 2001 roku. Tak brzmiały wiadomości w radiu z tego dnia. Seriemördaren Thomas Quick fälldes idag av Sundsvalls tingsrätt för mordet på 11-årige Johan Asplund. Seryjny morderca Thomas Quick został skazany dziś przez sąd w Sundsvall za morderstwo na 11-letnim Johanie Asplund. Quick dömdes till fortsatt rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Quick został skazany na dalszy pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Johans föräldrar tror inte på Quicks berättelse och deras advokat Kerstin Kulte är mycket kritisk till domen. Rodzice Johana nie wierzą w opowieść Quicka, a ich adwokat Kerstin Kulte jest bardzo krytycznie nastawiona do wyroku. Det är en skandal och jag begriper inte hur domarna kan säga att de fäller Quick på hans egen berättelse, för Quick har ingen egen berättelse. To jest skandal. Ja nie rozumiem, w jaki sposób sędziowie mogą powiedzieć, że skazują Quicka na podstawie jego własnej opowieści. Bo Quick nie ma własnej opowieści. Panie adwokat, odwołuje się tutaj do tego, że podczas procesu Quick nie opowiadał, co się stało. Prokuratura zrobiła to za niego na podstawie jego wcześniejszych zeznań. Morderstwo Johana Asplund było pierwszym, do którego przyznał się Thomas Quick. Było również ostatnim, za które mężczyzna został skazany. Anna Klara i Björn Asplund śledzili niemal każdy proces przeciwko Thomasowi. Z początku zastanawiali się, czy ich proces przeciwko byłemu partnerowi Anny Klary, którego w poprzednim odcinku nazywałam Busse, był jedną wielką pomyłką. Jednak po procesie, w którym Quick został skazany za śmierć Johana, nabrali pewności, że ten człowiek nie miał nic wspólnego ze śmiercią ich syna. Ich wątpliwości nie przyczyniły się jednak do zmiany wyroku. Nie mogli się od niego odwołać ze względu na to, że przed procesem wsparli stronę prokuratury. Thomas Quick, seryjny morderca, który do tego czasu przyznał się do ponad 30 morderstw, według prawa jest winnym uprowadzenia i zamordowania Johana Asplund. Jest listopad 2001 roku. W mediach pojawiają się artykuły o Thomasie Quick. Tym razem jednak w innym tonie. Historyk Lennart Lundmark w jednym z artykułów w gazecie codziennej
opisał, że cała historia z Quickiem to największy skandal prawny w Szwecji, o czym społeczeństwo zapewne przekona się za kilka lat. Kilka dni później słynny profesor kryminologii Leif Gewe Persson wyraził swoją opinię na temat Quicka. Leif Gewe ma spore wątpliwości, że Thomas dopuścił się jakiegokolwiek morderstwa. Dzień później sam Quick opublikował obszerny artykuł w gazecie Dagens Nyheter, w którym negatywnie komentuje krytykę wobec niego i śledztw przeprowadzonych przeciwko jego osobie. Szczególnie odpowiada na słowa profesora Leif Gewe Persson. Cały tekst podsumowuje w ten sposób. Od teraz biorę przerwę, być może trwającą całe moje życie, od śledztw, które prowadzone są przeciwko mnie w sprawach morderstw, do których się przyznałem. Od tej pory Quick nie będzie współpracował z policją. Rok później zmienia powrotnie swoje imię na Sture Ragnar Berwald. Jak napisał, tak uczynił. Przez 7 następnych lat Thomas Quick w milczeniu odsiadywał swój wyrok w zakładzie psychiatrycznym w Setter. W mediach nie brakowało debat na temat jego osoby. Można powiedzieć, że były dwie strony. Ta, która wierzyła, że Thomas jest pierwszym prawdziwym szwedzkim seryjnym mordercą, i ta, która twierdziła, że Quick jest mitomanem. To jeszcze nie koniec historii. Jest rok 2008. Dziennikarz Hannes Rostam pisze list do Sture, który nadal przebywa w zakładzie psychiatrycznym w Setter. W liście tym prosi go o niezobowiązujące spotkanie. Podkreśla, że nie chodzi mu o wywiad. Po kilku dniach przychodzi odpowiedź. Sture, który do tej pory odrzucał wszystkie propozycje jakiejkolwiek rozmowy, zgadza się, by Hannes go odwiedził. Tak zaczęła się historia, która doprowadziła do tego, że prawda o seryjnym mordercy Thomasie Quick po raz pierwszy ujrzała światło dzienne. Sture opowiedział Hannesowi historię, którą później zdecydował się opowiedzieć przed kamerami. Rezultatem spotkań Sture i Hannesa był długi dokument, który został pokazany w dwóch częściach w telewizji publicznej 14 i 21 grudnia 2008 roku. W owym programie Hannes nie tylko przedstawił nowe fakty, ale i również przeprowadził wywiad ze Sture, który powiedział między innymi: Jag har inte begått något av de mord jag är dömd för och jag har inte heller begått något av alla de andra morden. Nie popełniłem żadnego z morderstw, za które zostałem skazany. Nie popełniłem również żadnego z innych morderstw, do których się przyznałem. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to skoro jest niewinny, dlaczego się przyznał do tylu morderstw? Sture Berwald przybył do zakładu psychiatrycznego w Setter 29 kwietnia 1991 roku. Powodem jego pobytu był bardzo nieudany napad na bank. Jego przestępstwo było postrzegane jako mniej poważne, co nie kwalifikowało go do psychoterapii. Sture po napadzie na bank stracił wszystko, co było dla niego ważne w życiu. Chłopak, z którym dokonał napadu, był jego przyjacielem, a rodzina chłopaka zastępowała mu jego własną. Rodzice Sture zmarli kilka lat wcześniej. Po tym, jak trafił do zakładu, stracił wszystkich, a rodzeństwu nie potrafił spojrzeć w oczy. Sture był przekonany, że psychoterapia wyjaśni jego nieudane wybory życiowe. Być może również pomoże wyleczyć go z homoseksualizmu, jak to wtedy wierzono. Lekarze z Setter nie mają jednak zamiaru wysłać Sture na psychoterapię. Wręcz przeciwnie. Powoli, dzięki przepustkom, przystosowują go do opuszczenia murów zakładu. Sture uczęszcza na rozmowy terapeutyczne, w trakcie których zaczyna wspominać o dzieciństwie. Szybko zauważa, że zainteresowanie lekarza wzrasta, gdy Sture wspomina o przemocy w domu.
Im więcej opowiada, tym dłuższe stają się spotkania z terapeutą. Siel Peszon, lekarz-terapeuta, z którym teraz spotyka się Sture, pomaga mu w odzyskaniu wspomnień z dzieciństwa, których z każdym spotkaniem jest coraz więcej i które z każdym spotkaniem stają się coraz bardziej tragiczne. Sture w dokumencie Hannesa Rostam opowiada, że gdy wspomniał historię o Simonie, otrzymał ogromną odpowiedź. Zainteresowanie jego osobą wzrosło, co przyczyniło się zarówno do większej ilości spotkań z terapeutą, jak i z większym dostępem do leków, od których Sture był uzależniony. Na pytanie dziennikarza, czy wydarzenie dotyczące Simona było prawdą, Sture zaprzecza. Nie było w tym ani grama prawdy, jednak widząc ogromne zainteresowanie terapeutów, Sture kontynuuje serię kłamstw. Oprócz terapii oraz coraz większej ilości leków, które również wpłynęły na wyobraźnię Sture i pogłębiły opowieść o Simonie w więcej okropnych szczegółów, mężczyzna otrzymał również 3-godzinne przepustki. Jako że wzorowo się na nich zachowywał, zwiększono je z 3 godzin na całodzienne przepustki z zakładu. Wielkimi krokami zbliżał się czas wypisu. Jak wspomniałam wcześniej, Sture otrzymał kontrakt na mieszkanie. To oznaczałoby, że dostęp do leków, których teraz ma pod dostatkiem, byłby ograniczony. W dodatku musiałby znaleźć pracę. Jako że miał wyrok za nieudany napad na bank, nie sądził, że szybko znajdzie zatrudnienie. Podczas wycieczki nad jezioro insynuuje, że być może dopuścił się brutalnego przestępstwa. Po kilku dniach przyznaje, że wydaje mu się, że ma coś wspólnego z zaginięciem Juana. Pewności nabiera dopiero po kolejnych terapiach, w których lekarze przywracają wspomnienia, które według nich Sture wyparł z pamięci. Mechanizm wyparcia i metoda, którą pokrótce opisałam w pierwszej części tego odcinka, wzbudza wiele kontrowersji. Jako że nie jestem psychologiem, nie mogę się wypowiadać zbytnio na ten temat. Znane są jednak przypadki, w których ten mechanizm okazał się być całkowicie mylny. Wystarczy, że słuchaliście odcinka o Kevinie. Sture był człowiekiem uzależnionym. Żeby zaspokoić swój nałóg, był w stanie zrobić wiele. Im więcej opowiadał, tym większe korzyści miał z tego. 22 września 1992 roku w Expressen, gazecie codziennej, pojawił się artykuł o 122 nierozwiązanych morderstwach i zaginięciach. Sture w terapiach z lekarzem Siel Peszon zaczyna opowiadać o Juanie. Terapeuta zabiera go nawet do Sundsvall, by w ten sposób pomóc Sture w przypomnieniu sobie wypartego z pamięci morderstwa. Juan zaginął w roku 1980. Sture miał wtedy 30 lat. Czy możliwe jest, aby wyparł to morderstwo ze swojej świadomości? Jak wiemy, w sprawie Juana Sture nie potrafił sobie przypomnieć, gdzie ukrył ciało. W zasadzie niewiele z tego, co mówił, potwierdzało jego przyznanie się do winy. Gdy sprawę Juana przejmuje prokurator Kristen van der Kwast, zaczynają się poszukiwania ciała chłopca. Jako że nie przynoszą rezultatów, wiarygodność Sture zmniejsza się w oczach policji oraz terapeutów. Aby tego uniknąć, przyznaje się do morderstwa z 1964 roku, wiedząc, że nie może być za nie osądzony. Sprawa jest bowiem przedawniona. Sture stał się wiarygodny. Ilość godzin terapii oraz leków zwiększyła się ponownie. Jego cel został osiągnięty. Dlaczego Sture Bergwall przyznał się do kolejnych morderstw? Sture był przekonany, że odwróci uwagę śledczych od Juana, przyznając się do morderstwa, które było już przedawnione. To jednak miało odwrotny efekt. Prokurator upewnił się, że ma do czynienia z mordercą i wywierał jeszcze większą presję na nim, by ten wskazał miejsce ukrycia zwłok Juana. W oczach społeczeństwa Sture jako Thomas Quick był mordercą 14-letniego Tomasa Blomgren. Prokurator w swoich wypowiedziach podkreślał, że to morderstwo jest już rozwiązane, mimo że nie może skazać winnego ze względu na przedawnienie.
Sture był zatem mordercą, przyznanie się do kolejnych mordów nie miało więc większego znaczenia. Po tym, jak ukazały się dwie części dokumentu Hannesa Rostam, w którym Sture przyznaje, że jest niewinny, w mediach rozpoczęła się debata. Prokurator Kristen van der Kwast stanowczo wypowiada się w wywiadach, że Sture jest winny, a każde inne twierdzenie to bzdura. Po burzy medialnej, jaka się wywołała po dokumentach Hannesa, prokuratura zdecydowała się na sprawdzenie spraw, o które Sture Berwal jako Thomas Quick został oskarżony. Specjalna grupa na czele z prokuratorem Björnem Erikssonem ma prześledzić wszystkie śledztwa prowadzone przeciwko Sture. 20 kwietnia 2009 roku adwokat Thomas Olsson złożył skargę o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zabójstwa izraelskiego turysty Jenona Lewi. 17 grudnia 2009 roku Svea Hovret, największy z 6 sądów apelacyjnych w Szwecji, przyznaje możliwość nowego procesu Sture w sprawie Jenona Lewi. Jednym z argumentów, który przemawiał za wznowieniem postępowania, była nieobiektywność prokuratora Kristena van der Kwast oraz zatajenie przez niego faktów ze śledztwa ważnych dla sprawy. Tutaj małe wyjaśnienie. Sąd w Szwecji nie ma obowiązku przeglądania materiału zgromadzonego podczas śledztwa. Sąd orzeka na podstawie tego, co dzieje się w sali sądowej. Zadaniem prokuratora jest obiektywne przedstawienie sprawy, a obrońcy, jak sama nazwa wskazuje, obrona oskarżonego i walka o uczciwe przedstawienie sprawy. W tym wypadku w zasadzie żaden z wymienionych nie wypełnił swoich obowiązków. W tym samym czasie grupa śledcza prokuratury sprawdza kolejne sprawy. W marcu 2010 roku przeprowadzono analizę dwóch kawałków kości, które odnaleziono po tym, jak Sture wskazał miejsce ukrycia zwłok 9-letniej Teresy Johannesen. Gdy zapadł wyrok w tej sprawie, kawałki kości były miażdżącym dowodem winy oskarżonego. Po analizie kawałków okazało się jednak, że nie są to kości ani ludzkie, ani zwierzęce. Owe znalezisko było połączeniem spalonych kawałków drewna i kleju. Wyobraźcie sobie, co działo się w mediach. Jedyny fizyczny dowód przeciwko Sture okazał się być drewnem i klejem. 27 maja 2010 roku prokurator Ewa Fine przekazała odpowiedź na wniosek o powtórzeniu procesu. Ewa tłumaczy w nim, że po przejrzeniu akt śledztwa oraz obecnych dowodów, m.in. tego, że Sture przyznał, że kłamał i teraz twierdzi, że jest niewinny, nie można potwierdzić, że Sture jest winny. Ze względu na to, że szczegóły, które Sture przedstawił w śledztwie, są pełne sprzeczności, podobnie jak jego zeznania w tej sprawie, nie jest prawdopodobne, by skazać go ponownie. W związku z tym oskarżenie w stosunku do Sture zostaje zamknięte. Sture Berwal zostaje automatycznie oczyszczony z zarzutów morderstwa Jenona Lewi, a wyrok skazujący zostaje anulowany. Przez następne 4 lata Sture wraz ze swoim adwokatem odwołuje się od kolejnych wyroków. Ze wszystkich został uniewinniony. W 2013 roku szwedzki rząd powołał specjalną komisję do zbadania sprawy, która została uznana za największy jak do tej pory skandal prawny w Szwecji. Komisja otrzymała absolutny dostęp do wszystkich materiałów, nawet tych utajnionych. W sprawozdaniu komisja podkreśliła 4 czynniki, które przyczyniły się do skandalu. Po pierwsze, fałszywe zeznania Sture Berwal. Po drugie, wszystkie niepoprawne zeznania Sture tłumaczono terminem świadomego odchylenia. Zaraz wrócę do tego punktu. Po trzecie, grupa śledcza oraz prokurator pozostawała niezmienna przez całe 9 lat, co utrudniło krytyczne spojrzenie na sprawy. Zarówno prokurator, jak i główny śledczy prowadzili wszystkie sprawy, do których przyznawał się Sture. Po czwarte, równowaga między oskarżeniem a obroną nie pojawiła się na sprawach z powodu lojalności obrońcy wobec Sture i braku przywiązania przez prokuratora wystarczającej wagi do słabości dowodów i możliwego alternatywnego sposobu działania. Wróćmy do świadomego odchylenia.
Tak terapeuci nazywali zeznania Sture, które nie zgadzały się z rzeczywistością. Takich zeznań było bardzo dużo, jednak nie wzbudzało to wątpliwości co do jego winy. Wręcz przeciwnie, zostało odebrane jako kolejny dowód na jego winę. Doskonałym przykładem jest pierwsze przesłuchanie Sture w związku z zaginięciem 9-letniej Teres. Opisał ją jako blond dziewczynkę z wystającymi zębami. W rzeczywistości dziecko nie miało przednich zębów, a jej włosy były długie i ciemne. W dokumencie kolejnego dziennikarza, Dana Józefson, mogłam zobaczyć, jak Sture był karmiony informacjami. Śledczy bardzo często podsuwali mu odpowiedź lub korygowali go, sugerując inne rozwiązania. W sprawie Jenona Levy Sture wspomniał aż 6 różnych narzędzi zbrodni, wszystkie błędnie. Z pomocą przyszedł mu śledczy Seppo Pentinen, pokazując rękami długość i zadając pytanie, czy być może coś takiego mu się przypomina. To działo się na wizji lokalnej w lesie, gdzie znaleziono ciało ofiary. Quick po chwili dopatrzył się kija, który następnie poprawnie już tym razem wskazał jako narzędzie zbrodni. Ignorancja śledczych i prokuratury była ogromna. Tutaj przykładem jest wspomniany przez Sture wspólnik Jony Larsson Auna, który rzekomo pomagał mu w morderstwie na parę turystów z Holandii. Gdy Sture pierwszy raz opowiadał o zabójstwie, wspomina, że zrobił to sam. To jednak nie zgadza się z ustaleniami techników, dlatego jeden ze śledczych pyta go, czy mówi mu coś nazwisko Jony Larsson Auna. Sture natychmiast łyka haczyk i tym sposobem to nazwisko wkracza do śledztwa. Jony był wcześniej podejrzewany o to morderstwo, jednak nie udowodniono, że miał z tym cokolwiek wspólnego. Sture opowiada o przyjaźni z Larsson Auna, o tym jak często razem chodzili do sauny. Jony upiera się, że nie zna nikogo o nazwisku Quick bądź Berwal. Zorganizowana zostaje nawet konfrontacja, na której oboje tłumaczą swoje racje. Jony w pewnym momencie pyta, skąd wziął nazwisko Larsson Auna. Jony nazywa się Farebring, a nazwisko wspomniane przez Sture nosił we wczesnych latach swojego życia i nie używał go od bardzo wielu lat. Mimo, że Jony nie został oskarżony o zbrodnie na Holendrach, jego imię i nazwisko wspomniane jest w wyroku przeciwko Thomasowi Quick wiele razy jako wspólnika. Warto również wspomnieć, że w sprawie zabójstwa Holendrów śledczy wiedzieli, że jedyne narzędzie zbrodni, które z całą pewnością było użyte podczas tej zbrodni, to nóż pary turystów. Mimo 15 przesłuchań, które w sumie miały 713 stron, Thomas Quick nie potrafił opisać, jak wyglądał owy nóż. To samo tyczyło się piły odnalezionej przy szczątkach Charlesa Zelmanowicza. Sture niepoprawnie upiera się, że była to piłka do metalu, podczas gdy śledczy odnaleźli piłę do drewna, na której nie odnaleziono ani grama krwi. Nowe ustalenia w tej sprawie nie potwierdziły nawet, że Charles został zamordowany. Na szczątkach nie było śladu po pile lub innym narzędziu, które mogłoby być użyte do ćwiartowania zwłok. Chłopak najprawdopodobniej zgubił się i zamarzł. Pamiętacie, jak wspominałam o przerwie w nagraniu w wizji lokalnej w sprawie Holendrów? Według protokołu trwała ona zaledwie minutę. Według nagrania i czasu na nim około godziny, w trakcie której Quick przypomniał sobie, w jaki sposób dokonał morderstwa. Pierwsza wersja nie zgadzała się bowiem z ustaleniami techników. Wizja lokalna powinna polegać również na tym, że sprawca wskazuje umieszczenie poszczególnych przedmiotów na miejscu zbrodni. Thomas Quick nie musiał tego robić. Wszystko było już przygotowane, łącznie z namiotem, który był kopią tego, w którym zabito parę turystów z Holandii. W sprawie 14-letniego Thomasa z Växjö Quick miał alibi na cały weekend. Nikt jednak nie wziął tego pod uwagę. Ten weekend spędził z rodziną ponad 500 km od miejsca zbrodni, gdzie wraz z siostrą bliźniaczką przystępował do Komunii Świętej. Są nawet zdjęcia z tego wydarzenia. Sprawa Johanna Asplund z Sundsvall jest początkiem i końcem postaci Thomasa Quick.
To zaginięcie Joana pojawiło się jako pierwsze w opowieściach Sture. To proces w sprawie Joana sprawił, że ludzie nabrali sporych wątpliwości co do winy skazanego. Od samego początku Sture nie potrafił powiedzieć nic nowego o tej sprawie. Owszem, opowiadał dużo i różnych rzeczy na temat morderstwa, którego dokonał na 11-latku. Nie brakowało tam również okropnych szczegółów, jednak oprócz tego nie było absolutnie żadnego potwierdzenia na to, że doszło do morderstwa. To jednak nie przeszkodziło prokuratorowi, aby oskarżyć Quicka. W 1986 roku sąd odrzucił oskarżenie wobec byłego partnera matki Joana, Puse, argumentując to tym, że owszem, wydarzenia przedstawione przez adwokata mogły mieć miejsce, jednak nie ma na to wystarczających dowodów i przede wszystkim nie znaleziono ciała. W 2001 roku Thomas Quick zostaje skazany za tę zbrodnię, mimo iż ciała nadal nie ma. Najsmutniejsze w tej sprawie jest to, że zaginięcie Joana nadal pozostaje tajemnicą. Przez cyrk, jaki zafundował Thomas Quick, przestępstwo zdążyło się przedawnić, co oznacza, że już nigdy nikt nie zostanie za nie skazany, nawet jeśli przyzna się do winy. W 2014 roku pojawiły się informacje w prasie, że Buse przyznał się do winy na filmiku, którego nie udało się jednak odnaleźć. Człowiek, który był w posiadaniu filmiku, powiedział, że Buse zaznaczył, że śmierć chłopca była wynikiem wypadku. Dowiedziono jednak, że mężczyzna, który nagrał filmik, kłamał. Sture Ragnar Bergvall opuścił mury zakładu psychiatrycznego w 2015 roku. Udało mi się znaleźć artykuł, w którym wspomniano, że czasem jeździ na skoki do Zakopanego. Opieka nad Sture w Säter kosztowała około 5000 koron za dzień. Procesy, w których uczestniczył, niemal 50 milionów koron szwedzkich. Przy dzisiejszym kursie jest to niemal 20,5 miliona złotych. Sprawa Thomasa Quicka jest naprawdę bardzo skomplikowana i zagmatwana. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić ją w sposób zrozumiały. O tej sprawie można by powiedzieć dużo, dużo, dużo więcej. Chętnie przedyskutuję z wami tę sprawę. Zapewne macie pytania, dlatego zachęcam was do komentowania na YouTubie lub Instagramie. Zostawię wam ciekawe linki, jeśli będziecie chcieli zagłębić się w tę sprawę. Jeden z filmików jest bardzo ciekawy i jest po angielsku. Zaznaczę go w opisie, żebyście mogli go łatwiej znaleźć. Książka napisana przez Hannesa Rostam została opatrzona przedmową przez najsłynniejszego profesora kryminologii w Szwecji, Leif G.W. Persson. Oto cytat. Książka, w której opowiedziane jest, jak to się stało, gdy szwedzcy policjanci, prokuratorzy, adwokaci i sędziowie, wspomagani przez różnych lekarzy, psychologów, tak zwanego eksperta pamięci i zbyt wielu dziennikarzy i ludzi kultury, przekształciły chorego psychicznie mitomana w najgorszego w historii kryminalnej seryjnego mordercę. Do usłyszenia.